Nie widać tych wszystkich gałęzi, one nie mają liści. Można bardzo łatwo zahaczyć i wylądować w wodzie. Pierwsze topienie w życiu. Że taką kaskadą tutaj spływa aż. Widzę właśnie, kurde, mega. Niesamowicie. To drzewo jest twarde, a mimo to... Dzisiaj mamy kolejną sesję i kolejny raz nad wodą. Bardzo fajny klimat, dlatego że wyszło słońce, ale jest chłodno rano. I tak jak szliśmy teraz przez ten las, tu, to kurczę, jest zimno. Ale działa? Patryk poszedł na pierwszy ogień i czuję, że jest bliski wodowania. Bo tu się wydaje, ale nie widać tych wszystkich gałęzi, one nie mają liści. Można bardzo łatwo zahaczyć i wylądować w wodzie. Było blisko. Jestem ciekawy, czy dzisiaj skończy się ta przygoda wodowaniem, czy nie. Emocje były bardziej przy tamtym, bo tam dosyć szybko wleciałem i trochę, no nawet nie przywadziłem, ale bałem się, że wyląduję sobie na tafli wody i będzie przypał. Ja dzisiaj bardzo ostrożnie nad tą wodą będę latał, no nowy Nazgul, bo będę się starał go nie rozwalić za pierwszym razem, ale zobaczymy jak pójdzie.
Można zahaczyć te poszczególne drobne, ale jest okej. Okay. Druga miejscówka do wyczyszczenia jest tam i byśmy mieli przepiękny przelot tuż nad korytem rzeki. Tych też nie widać drobnych. Te są praktycznie niewidoczne. Oj, oj, oj! Może stąd spróbujemy. No coś czuję, że on go dzisiaj wykąpie, bo on nie widzi, że bokiem można zahaczyć o gałąź. Wygląda na to, że ta miejscówka ma największy potencjał ze wszystkich, jakie ostatnio oblataliśmy. Trzeba ją leciutko tylko adaptować do naszych potrzeb. I właściwie to chyba jedno wystarczy. W tej chwili udrożniłem z tych malutkich gałązek i mamy mega fajną miejscówkę do latania. Jeszcze trochę pracy, z 10 minut i będzie tutaj całkiem rewelacyjnie. Mówiłem teraz o zawrotce bardziej agresywnej i prawie wpadłem do wody. Niewiele brakowało, dosłownie centymetry. Ale jesteśmy bliscy tego, żeby mieć tutaj naprawdę mega trasę. Niedużo, takie drobiazgi zostały. Co? Utopił się. Pierwsze topienie w życiu. Słuchajcie, nie wiem na czym to polega, ale ilekroć jadę spotkać się z Patrykiem na loty, to mam wrażenie, że dzisiaj się nic nie wydarzy. I jak zwykle dzisiaj było tak samo i byłem w błędzie, bo wydarzyło się to sporo.
największy fart życia. What? O ja! Jaki fart! Przecież to jest 3 cm. Damian. Jest centymetr od wody. Patrz. O ja! Kogle. No nieźle. Powiem wam, że... Dobrze, że osłonki zrobiły robotę.